rosło. Uważaj. Otworzyć bramę. On już tu bywa. Właśnie tak. Dobra. Szlakby to. Masz, co ci trzeba? No, chyba wszystko wzięłam. Jedziemy. Chyba masz dobry dzień, Ricky. To przez świeczkę, Dick. Przez co? Jest takie stare przysłowie. Lepiej zapalić jedną świeczkę, niż przeklinać ciemność. Przez ostatnie 2 lata było dużo przeklinania. Jeśli uda nam się zapalić światło Lost Lake, to będzie nasza pierwsza świeczka. Aha, jest tylko mały problem. Niby jaki, Dick? Światło przyciąga różne paskudstwa i dlatego o wiele łatwiej cię znaleźć. Hej, dojeżdżamy. Szlak, rojaki. Myślałam, że będzie czysto. No co ty, z naszym szczęściem? Okej, to już chyba wszystkie. Kurde.
Dobra. Żeby to naprawić, muszę się tam wdrapać. Robiłaś to już kiedyś? Nie, ale zawsze musi być ten pierwszy raz, nie? Jasne. Dobra, chodź, podsadź mnie. Już, gotowy? Aha. Raz, dwa, trzy. Jeśli spadniesz, to... Mieć to na uwadze. I po tobie. Jeśli spadniesz, to cię nie złapię. Rany dzięki. Będę mieć to na uwadze. Całe szczęście. To było niezłe. Tak, trzeba będzie to jeszcze kiedyś powtórzyć. Dobra, pogadam ze Skizem, żeby założył tutaj wokół drut kolczasty. Może to powstrzyma traszki. No, brzmi jak gówniana robota, która mnie przypadnie. Dasz radę. Chodź, muszę coś jeszcze sprawdzić. Dobra, skąd ty do cholery? Nie trudno dodać 2 do 2, Dick. Znaczy, straciły się w tym obozie dla uchodźców, tym na północ od Belknap. A od kilku tygodni widujemy w powietrzu helikoptery Niro. To na co liczysz? Na cud? Że jakimś sposobem jest z nimi? Coś w tym stylu. Ale tak nie jest. Nie. Przykro mi. Słuchaj, to nic takiego, więc zostawmy temat. Okej. Się niesie. Już prawie gotowe. Prąd z całego ośrodka przepływa tędy. Tydzień temu wyciągnęłam bezpieczniki, żeby nie było zwarcia. Dobra. Gotowa na sygnał. Dobra! Słuchajcie! Okej. Kilka ostatnich miesięcy było ciężkich, nie przeczę. Mamy mało jedzenia, leków, cholera. Praktycznie wszystkiego. Ale istnieje jedna rzecz, i ta rzecz sprawia, że wszystko inne jest bez znaczenia. A ta jedna rzecz
To zaufanie. Jakiś czas temu do obozu przyjechało kilku włóczęgów. Część z was chciała ich wykopać, bo ledwo wiążemy koniec z końcem. A druga część nie chciała im zaufać. Dzisiaj przedstawię wam dowód na to, co cały czas powtarzałem. Potrzebujemy wszystkich. Naprawdę wszystkich, którzy chcą tu zostać z nami. Którzy chcą pracować. Którzy w końcu chcą pomóc nam w odbudowie. Przez kilka ostatnich miesięcy Ricky właśnie tym się zajmowała. Ale sama nie da rady. Potrzebuje pomocy. To, co stanie się dziś, jest konsekwencją tego, że przyjęliśmy do obozu Włóczęgę, pozwalając mu, żeby zdobył nasze zaufanie. Dzisiaj wykonamy krok, by się wyrwać z ciemności! Chodźcie! Dziękuję! Dziękuję! To ci się spodoba. Tak, dobranoc. Jezu, hej! Co się stało? Nic takiego. Spoko, idziemy do Adi. A więc na zdjęciu to była ona, nie? Tak, to moja żona. Nie ma za co przepraszać. Ona od dawna nie żyje. Mimo wszystko pewnie nie jest ci łatwo. Pewnie narobiłeś sobie nadziei. Sama nie wiem. Chciałabym jakoś ci pomóc. W sumie możesz. Jak? Przestań o tym mówić. Okej. Adi? Adi, jesteś tu? Dobra, to zdejmuj. Że co zdejmuj? Zdejmuj koszulę i wskakuj na stół. Hej, słuchaj, to nic takiego. Dikon? Chcesz złapać infekcję? Mhm. Może jestem inżynierem, Dick, ale to wcale nie znaczy, że... Aha, że nie potrafię opatrzeć rany. Ach, nigdy bym nie zgadł po tym, jak wodzisz palcami po przełącznikach, czy obwodach, czy cholera wie, co tam robiłeś. Dobra, to... może zaboleć, tylko odrobinkę. Gotowy? Okay. O Jezu, dobra. Serio? To może jednak poczekamy, aż wróci Adi, co? Poczekaj. Już, koniec. Ale beksa. Mówiłem ci, że to nic. No, mówiłeś. O, wow. Czy naprawdę byłeś na wojnie? I to nie jednej. Cholera, racja. A ty skąd masz? Z Afganistanu, czy z klubu, czy może z później? Nie. Chyba nie pamiętam. A ta skąd jest? Ricky, a... nie jestem pewien, czy... Wiesz, słyszałem, że Adi nie lubi, kiedy ludzie grzemią w jej sprawach. Tak. Ja też to słyszałam. A ta skąd jest? A, Ricky. Dick, ja nie mam męża. Okej. Okay. To może wrócisz tu jutro i pokażesz się Adi, a ona powie ci, jak dobrze się spisałam. Ricky, ja... Dick, ty nie musisz. Nie ma za co. Hej, Dikon.
Wiesz, może zabierz kiedyś świeczkę. Tam na zewnątrz bywa naprawdę ciemno i zimno. Nie masz pojęcia, jak bardzo Buzer za tobą tęskni. Hej. Wybacz. Co tam? Hej. Adi. Hej, Deacon, mogę jakoś pomóc? Chodzi o Buzera. A co z nim? Nie, no wiesz, nic. Nie jest chora, nic, po prostu... Przecież mówiłam, że będzie musiał coś zmienić. Masz tu może jakieś leki? Jakieś antydepresanty, coś w ten deseń? Nie, wybacz. Okej. Chwila. Słyszałam, co się działo. Że rzucił się na tych gości, którzy mordowali psy. Tak, i prawie nas przy tym wykończył. No to może w tym tkwi problem. Że prawie nas przy tym wykończył? Dick, co takiego William kocha na tyle, żeby rzucać na szale własne życie? Tu nie chodzi o jego chore ciało, tylko raczej o jego chorą duszę. Kumam. Dzięki, Adi. Tu Doc wrócił. Co? Gdzie? Gdzie on do cholery jest?
Prysnął, jak mnie zobaczył. Jeremy go śledził. I wiem, próbowałam go zatrzymać. Jezu, Ricky, gdzie? Jeremy szedł za nim aż do starego tartaku. Powiedział, że Tudok zaszył się w porzuconym obozie Niro. Dobra, zajmę się nim. Chciałabym, żebyś przyniósł jego nóż. Serio? Chcesz dowodu? Jezu. Dobra, jasne, super. Jak chcesz? Nie pozwól mu uciec, Dick. Kto wie, ile trupów jest tam zakopane. Dobra, dam radę. Co z tymi świrusami? Zaczekaj, otworzę bramę. Alkaj, słyszysz mnie? Alkaj, zgłoś się! Kurwa, niech ktoś tam pójdzie i go znajdzie. Sprawdź wykopaliska. A, jak leci, Tucker. Niechuj, ja nie tęsknię za tym twoim kurwem. Tak, Abby. Posłuchaj, jeden z moich pacjentów usłyszał naszą rozmowę. Chyba wie, gdzie znajdziesz zdrowego psa. Zamieniam się w słuch. Na południe od Sherman's Camp jest taki mały ośrodek. Och, kilka domków w lesie. Kojarzysz może? Nie. Okej, to przy autostradzie Sentia. Do starego tartaku jedzie się tą samą drogą i... Ricky wspominała, że była tam z tobą, gdy oglądaliście Hordę. No wiesz... Zniknęliście na cały dzień przy tamtej. A tak, tak, już wiem. Kojarzę miejscówkę. Jestem w tartaku. Tropię go. Uważaj, Dickon. Pamiętaj, tam jest... Kurewsko wielka horda? No, pamiętam przecież. Dzięki. Bez odbioru. Dobra, Tudok. Gdzie się ukrywasz? Terena Miro. Może coś ciekawego będzie w mobilnej jednostce medycznej.
No to jazda. Świetnie. Zielone światła, to dobrze. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. Już czuję się silniejszy.
nomadzi. Ciekawe, czy od dawna robicie zasadzki i na... Ten zwierzak musi gdzieś tu być. Chodź, piesku. Gdzie jesteś? Gdzie bym mieszkał, gdybym był psem? Ślady. Nie wyglądają jak ślady wilka. To dobry znak. Ślady kłów. Tak, trzymał w pysku na pewno. Łatwa sprawa. Słyszę mnie. Musi tam jest.
Hej, mały. No hej. Jak leci, kolego? Chodź. Chodź, mały. Heju. No chodź, mały. Hej. Hej. No dobra, chodź. Chodź mi tu. Okej. O mój Boże. Dobra, no dobra, dobrze. Zgoda. Jak sobie chcesz. Okej. Hej! Pobudka, leniwy bydlaku. Co się dzieje, stary? Co do diabła? Cholera. O szlak. Hej. Hej, co tam robisz, maluchu? Hej, no już! Hej, spokojnie. Skąd ty się tu wziąłeś? Na mnie nie patrz. Tak. Hej, chyba chcecie się pić, może... Poszukamy ci wody? Co ty na to? Hej, jesteś tam? Musisz się ze mną spotkać. Jestem, Skizo. Czego chcesz? Jestem zajęty. Słuchaj, wiem, że chcesz pomóc obozowi, a ja chcę pomóc tobie pomóc obozowi. Spotkajmy się na tyłach chaty. Skizo, bez odbioru. Cholera, Skizo. Lepiej, żeby to było ważne.